Witajcie! Dziś pokażę Wam przepis na sernik na zimno z trzema rodzajami czekolady. Z czekoladą gorzką, mleczną i białą. Sernik jest łatwy do przygotowania. Troszeczkę przy nim pracy, pobrudzicie parę misek, ale zapewniam, że jest nieskomplikowany i łatwo i przyjemnie się go robi. Do tego wygląda bardzo atrakcyjnie, a co najważniejsze, jest bardzo smaczny. Najlepiej zacząć od przygotowania formy. Formę keksową u mnie o długości 30 cm, ale może być też krótsza, wyłożyć papierem do pieczenia. Zamiast papieru można użyć także folii spożywczej. Trzy płaskie łyżeczki żelatyny w proszku przełożyć do garnka. Zalać 6 łyżkami zimnej wody, wymieszać i pozostawić do napęcznienia na około 5 minut. Do serka dodać cukier i cukier waniliowy. Wymieszać szczepaczką. Można również zmiksować mikserem. Czekoladę mleczną, gorzką i białą posiekać i przełożyć do miseczek. Czekolady roztopić jedna po drugiej w kąpieli wodnej. Napęcznioną żelatynę podgrzać, ciągle mieszając, aż się rozpuści. Należy uważać, aby żelatyny nie zagotować, bo straci właściwości żelujące. Garnek ściągnąć z pieca. 2 łyżki masy serowej dodać do rozpuszczonej żelatyny i wymieszać. A następnie wlać do reszty masy i dokładnie wymieszać. Takie stopniowe łączenie żelatyny z masą ma zapobiec powstaniu grudek. Do każdej chłodnej, roztopionej czekolady dodać po 1/3 masy serowej i dokładnie wymieszać. Śmietanę ubić na sztywno. Rozłożyć porówno do każdej z miski z masą czekoladowo-serową i delikatnie wymieszać. Do formy wyłożyć najpierw masę z czekoladą gorzką, następnie z mleczną i na koniec z białą. Na górę ułożyć herbatniki.
przecinając je odpowiednio tak, aby cała powierzchnia była nimi pokryta. Ciasto wstawić do lodówki najlepiej na całą noc, aby masa dobrze stężała. Następnie wyciągnąć z formy, odwracając ją do góry dnem. Ściągnąć delikatnie papier. Sernik ozdobić roztopionymi w kąpieli wodnej czekoladami. Najlepiej robić cienkie paseczki, po to aby ciasto się dobrze kroiło.